Chyba że już teraz zdecydują się sędziowie na taki ruch. Oczywiście są znane rekompensaty za belki, ale nie. Rusza w końcu reprezentant Niemiec. Och, daleko! Jak on to ustał? Fantastyczna odległość. Przeskoczył skocznie. Zastanawialiśmy się, czy sędziowie puszczą zawodnika przy tak mocnym wietrze. 11,5 punktu będzie odjęte od noty Eisenbichlera. 140 metrów, ledwo metra zabrakło do wyrównania rekordu skoczni należącego od Mistrzostw Świata w Oslo do Andreasa Kofflera. Oj, wiele brakowało, byłaby podpórka. No, przysiadł tutaj bardzo, bardzo nisko. Sędziowie ocenili ten skok na 16,5-17 punktów. Mogliby odjąć więcej, ale z uwagi na to, że wylądował aż tak daleko Niemiec, no to nie zdecydowali się na taki ruch. No i oczywiście Eisenbichler daje prowadzenie drużynie niemieckiej.